ochotę powiedzieć, co sądzicie, co czujecie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, to oczywiście zapraszam was do mówienia, zadawania pytań, komentowania. Te spotkania są dla was oraz przede wszystkim dla debiutantów, którzy mają na festiwalu w Koszalinie szansę na skonfrontowanie się, bo przecież we każdym rodzaju twórczości chodzi o to, że jest jakiś odbiorca i możemy udawać, że mamy go trochę w nosie, że chcemy robić swoje, ale jednak gdzieś tam zależy nam chyba na tym, żeby coś jednak usłyszeć od odbiorców. Więc tak, nie ma niestety z nami ekipy filmu Świt, która, czyli tego ostatniego filmu o wojnie w Donbasie. Natomiast gdyby państwo mieli jakieś komentarze w tej sprawie, to jest tutaj z nami pani z Warszawskiej Szkoły Filmowej, więc można ewentualnie do niej kierować jakieś pytania, komentarze i tak dalej. A reżyser będzie jutro. Film, który był wcześniej, film dokumentalny Przeszły lata idą zimy, jest z nami Karol Pałka, reżyser. Oklaski proponuję. Wstań, wstań, tak, pokaż się. To właśnie on. To właśnie on. Jest też z nim Maksymilian Mach, kierownik produkcji. Nie ma z nami ekipy filmu animowanego Wcielenie, który oczywiście wszyscy doskonale pamiętamy. Ten hardcore z elementami metafizycznymi. Twórcy postanowili nas pozostawić z tymi wszystkimi wrażeniami i myślami. Jest z nami duża część ekipy filmu Wyzwolenie. Rozumiem, że jest już Weronika Anderson, a czy Anderson? Anderson, okej. Okay. Jest Tomasz Ślesicki odpowiedzialny za zdjęcia, przepraszam, tutaj, to on właśnie. Jest Magdalena Kizinkiewicz, witamy serdecznie, aktorka. Film Przyjazd, czyli ten, który rozpoczynał blog, jest z nami Justyna Pelc, reżyserka, oto ona. Jest Sławomir Witek, który jest autorem zdjęć do tego filmu. Okay. I jak to zwykle bywa przy tych krótkich metrażach, oczywiście trudno jest znaleźć jakikolwiek wspólny wątek dla filmów zestawionych. Natomiast, aczkolwiek paradoksalnie, ja myślę, że tutaj jakoś film Przyjazd i film Wyzwolenie gdzieś tam jakoś się ze sobą interesująco zderzają, ale to być może jest tylko moja opinia. Rozumiem, że wy widzieliście też inne filmy, znaczy wy jako autorzy tych filmów widzieliście też te pozostałe w bloku, tak? Dobrze, to zapytam też, co myślicie o tym, co zrobiły koleżanki i koledzy. Zacznijmy może od filmu dokumentalnego Przeszły lata idą zimy. Karol, to już mikrofon daję, bo ty jesteś i autorem zdjęć, i reżyserem. Kierownik produkcji, tutaj zaczyna mieć trochę taką głupią minę, że nie było oddzielnego autora zdjęć, oddzielnej ekipy. I zawsze w wypadku dokumentu jednak się nasuwa takie podstawowe pytanie, w ogóle skąd wziąłeś tych dwóch panów, braci, którzy z jednej strony to wszystko się trochę tak zaczyna jak taka mała narracja skromna, ale nagle się okazuje, że w tym małym świecie mamy erupcję polskich różnych spraw i pytań. Miałem wrażenie, że trochę tego było dużo, to znaczy miałem taki moment, że tak się odrobinę się już zagubiłem, czy rozmawiamy właśnie jednak głównie o komunizmie, czy to jest po prostu ateizm i religijność, ale państwu się to podobało, tak? Tak, podobało się, bo było dużo przekleństw, tak? Więc skąd oni, skąd ten pomysł, dlaczego i tak dalej? Opowiedz. No zostałem tam wprowadzony. Przez księdza. Nie przez księdza, ale przez osobę, która pochodzi z tamtych terenów. Przez artystę, który pochodzi ze wsi.
No i na tyle. Ja jestem fotografem i zacząłem od realizowania materiału fotograficznego. Ale tam tyle się działo właśnie, na tyle mnie wzruszyły te postacie i ta więź, która jest między nimi, te wszystkie uczucia, że właśnie zacząłem po rocznej dokumentacji, zacząłem kręcić film. Ale czy ty jesteś, robisz zdjęcia i tu zrobiłeś również, stałeś za kamerą, ale robiłeś już wcześniej filmy jako operator też? Nie, to jest mój debiut. Okej, czyli to jest twój stuprocentowy debiut i operatorski, tak, i reżyserski. Tak, reżyserski, tak, zgadza się. Okej, nie, trochę nie obawiałeś się tego? Bo ja czasami się zastanawiałem, wybacz, czy to jest aż tak zła kopia, czy ta kamera była aż tak... Zła jest kopia. No kamera nie była jakaś świetna, ale kopia jest, nie jest dobra. Okej, to jest zawsze alibi. Znaczy należy wszystko zrzucić na kopię, na produkcję i tak dalej. Bo wydaje mi się, że jakiś urok tego filmu z jednej strony jest w jego takiej skromności, tak? Widzę, że tutaj niektórzy kiwają głowami i być może przez to też ta natura, no właśnie, z jednej strony naturalność tych bohaterów, ale z drugiej strony ja w pewnym momencie pomyślałem, że oni się trochę jednak oszukują, że oni jednak strasznie podgrywają do kamery, ale potem sobie pomyślałem, że to jest właściwie okej. To znaczy, że to, że oni się tak popisują, a szczególnie ten brat, który ma te swoje przyśpiewki i rymowanki, to, że mi to właściwie nie przeszkadza. Czy tam nie było mowy właśnie o tym popisywaniu się, bo nim zacząłem robić film, ja bardzo długo tam jeździłem. Łącznie czas zdjęć i dokumentacji to chyba są prawie 3 lata. I oczywiście jak ja tam zaczynałem przyjeżdżać pierwsze i zacząłem wyciągać kamerę, nagrywać, no to były takie momenty właśnie takiego przygrywania. No ale to było coś po prostu, co trzeba było przeczekać. I oni bardzo szybko znudzili się i moją obecnością, i właśnie tego typu przygrywaniom. Ja ich przez rok obserwowałem, na tej podstawie napisałem scenariusz, no i później cierpliwie czekałem na te wszystkie sytuacje, które już widziałem, żeby je nagrać jeszcze raz. Znaczy nie jeszcze raz, żeby je tak naprawdę teraz nagrać naturalnie. I to były albo sytuacje przeze mnie zaobserwowane, albo takie, o których słyszałem z wywiadu, z sąsiadami, z rodziną, z najbliższymi. Także tego przygrywania tam nie ma. Ale czyli rozumiem, że ten brat, który układa te rymowanki, czy też korzysta z różnych ludowych, on tak po prostu ma i tak zawsze robi. Tak, tak, to jest jego zupełnie. Oni jakby mieli na tyle silne charaktery, że... tam ani nie było możliwości takiej, żebyśmy współpracowali na takiej zasadzie inscenizowania pewnych rzeczy. No i nie było mowy, żebym właśnie o coś mógł poprosić, żeby coś było pod kamerę robione i tak dalej. Jakby nie mam nic do jakby tego rodzaju dokumentów i uważam, że taka współpraca w ogóle jest super, jak nawet bohaterowie filmów dokumentalnych wchodzą jakoś w rolę. Oni są dalej są w tym sobą, także osobiście uważam, że to nie jest nic złego, no ale tego w tym filmie po prostu nie ma. Tam jest taka czysta, cierpliwa obserwacja. I rozumiem, po której nastąpiły długie tygodnie czy miesiące montażu, tak? I wybierania tak. Powoli tych scen, czyli materiału było co, nie wiem, ile razy więcej, ile rzeczy. Bo też miałem takie poczucie, że strasznie ich polubiłeś, w tym sensie, że oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja jakaś subiektywna opinia, że parę rzeczy można by tam jeszcze wyrzucić z tego, ale domyślam się, że i tak wiele ujęć, o których myślałeś, że są super, ale jednak je wyrzuciłeś. Tak, dużo było takich super, super fajnych rzeczy, które wyszły. No już nie montowałem filmu sam, no ale no jasne, że ich polubiłem, no jakbym ich nie polubił, to bym nie zrobił o nich filmu. Czy chcielibyście, bo tu widziałem takie z jednej strony kiwanie głowami, aprobujący, czy chcecie, czy ktoś chciałby coś powiedzieć o swoim odbiorze, albo coś zapytać? Tutaj kieruję do was, do kolegi w okularach i do koleżanki z blond włosami.
Ale potem widzę też, że są panie, tylko ja, tylko ta, ponieważ trwa transmisja w internecie, więc żeby było wszystkich słychać, to mikrofon. No, mi się bardzo podobał ten film. Właśnie tak jak tutaj już ktoś wspomniał, że dzięki temu, że nawet ta jakość nie była taka super i taka dopracowana, no to po prostu dodawało ogromnego uroku i te postacie były po prostu do zjedzenia. Wspaniałe, naprawdę, bardzo mi się podobało. Dziękuję. No ja nawet nie mam co dodać, no. Ja cały czas oglądało się to, kilka razy parsknąłem śmiechem tak głośno, że aż się wstydziłem, że wszyscy mnie słyszą. Ja chciałam nie wiem, słychać? Ja chciałam powiedzieć, że te szkaradne słowa u tych panów wcale mi nie przeszkadzały, chociaż w innych filmach mi przeszkadzają. Oni to robili uroczo. A jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo ożywił ten film te zwierzęta, a zwłaszcza bardzo mi się podobała kura, była genialna. Nie bardzo. Dziękuję. Fajny film. Dziękuję. Ale... O. Mimo tego uroku i tej swojskości mam wrażenie, że też przebijał jednak taki smutek z tego filmu. Takie no, smutek, przemijanie i tak dalej. Tak, tak, bo to... Chciałem w sposób zabawny opowiedzieć raczej o smutnych i poważnych rzeczach, także to, co było dla mnie bardzo ważne, no to tam obcując z nimi miałem do czynienia z wszystkimi takimi podstawowymi emocjami, które są u każdego z nas, bo tam przede wszystkim jest miłość taka braterska. I to jest jakaś taka, według mnie, prawdziwa miłość, która jest ponad podziałami. Lewica, prawica, wiara, ateizm. Są marzenia. Jest też miłość, tak te marzenia i niespełniona miłość do kobiety są tak bardzo delikatnie tam zaznaczone. No jest też dużo złości tego typu. Tam po prostu to wszystko emanowało emocjami. No, oprócz tego właśnie to przemijanie też troszkę może o starości, ale mam nadzieję, że to jakieś, że to jest o takiej starości, że można się starzeć w sposób piękny. Moim zdaniem się udało. Wydaje mi się, że też to, co tutaj działa, to jest to, że mamy z jednej strony ten idylliczny świat zwierząt niewinnych, kury, kus, ale mamy też oczywiście to zwierzę, które jest obdzierane ze skóry. To jest królik, tak? Królik, tak. Królik. Czego nie darowałeś nam? No właśnie, a dlaczego nie darowałeś nam tego obdzierania ze skóry? Nam widzą. Dlatego, że ja pracuję bardzo dużo na wsi i kolejne filmy też robię, opowiadam o wsi, ale bardzo nie lubię pokazywania wsi jakiejś takiej wyidealizowanej. Jakby staram się, opowiadam o ludziach wykluczonych, często odmiennych, no i chcę pokazywać wieś taką, jaka jest naprawdę, a nie jakąś taką wizję, która jest teraz propagowana, jakiejś wsi takiej wspaniałej, sielskiej, magicznej, no bo to tam wszystko jest, ale jest też jakby, jest też bieda i wiele innych rzeczy takich niedobrych. No tak, ale pewnie na tle tych zwierząt, tych dwóch braci dyskutujących ciągle o komunizmie, Stalinie i Hitlerze, to zderzenie tutaj zaczyna też działać, tak? To znaczy ten no właśnie jednak gdzieś niewinny świat zwierząt i to, że oni są niesłychanie jednak czuli wobec tych zwierząt, natomiast się pokłócą o Hitlera i Stalina, tak? Dobrze. To jeżeli nie chcecie nic dodać do swojego dokumentu, czy kierownik produkcji powinien coś jeszcze powiedzieć? Powinien opowiedzieć, jak to jest, jak się pracuje na wsi, jak się przyjeżdża ze złotym zegarkiem i białą koszulą. No ja byłem dość wykluczony z tej produkcji na wsi, jak cała ekipa.
Byliśmy dość mocno okrojeni, byliśmy tam parę razy dosłownie. Karol był poinstruowany wszystko, co jak ma sam robić. Dawał sobie świetnie radę na planie. No niestety nie były to takie warunki, że moglibyśmy tam spać wszyscy z całą ekipą w koło żadnego hotelu, żadnego gospodarstwa innego, więc Karol został sam z braćmi na wiele miesięcy. A czy to jest, przepraszam, ten nowy styl produkcji, że producent przyjeżdża, zostawia twórcę i wraca sprawdzić, czy on przeżył to, tak? Tak, to mniej więcej tak to wyglądało. Później mieliśmy montaż i oglądanie materiału i sprawdzaliśmy, co się udało. Ale po ciężkich latach jazdy do braci, Karol zdobył sporo materiału, który musimy naprawdę szeroko przeglądać i sprawdzać, co się nada do filmu, co musimy wyrzucić, mimo to, że jest, to jak wcześniej było powiedziane, super fajne. Bracia byli na tyle ufni, że chcieli oglądać później gotowy materiał. Bardzo im się podobał. Byli bardzo zadowoleni z tego. Kazimierz się popłakał. To był mój najważniejszy seans, jakby. To był ten seans, dla którego zrobiłem ten film, bo Maniek dosyć szybko najpierw się wciągnął, ale później to jest taki wolny duch. Poszedł właśnie, sobie popatrzył przez okno na zewnątrz, śpiewał sobie piosenki. Nie wytrzymał do końca, a Kazimierz cały czas uciszał jeszcze ludzi wokół. Cicho, to jest ważne, kłócimy się o komunę, słuchaj. No i popłakał się dwa razy. Świetnie, znaczy to jest... Cieszę się, że im się też to podobało. To zamykając ten wątek tego filmu dokumentalnego, też możemy jeszcze później ewentualnie wrócić do niego, oczywiście. Proszę. Oprócz tego jakby, że sam film podczas oglądania wzbudził wiele pozytywnych emocji, teraz po jego projekcji zastanawiam się jakby, co on wnosi w moje życie, to znaczy czego się nauczyłem i co nowego zobaczyłem. I to pytanie, które mi się ciśnie na usta, to jest to, co ty chciałeś nam pokazać i powiedzieć. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Ten film jest odpowiedzią na to pytanie. Nie chcę tego werbalizować. Sprytna ucieczka, uważam. Ale to padło chyba gdzieś tutaj, jak mówiłem o emocjach, o starzeniu się, o radzeniu sobie z tym, o miłości ponad podziałami. Ale być może to pytanie można trochę odwrócić, albo troszkę zmienić. To znaczy, czy ten film w tobie coś zmienił? Czy to, że się spotkałeś z nimi i pobyłeś z nimi, czy to coś zmieniło w tobie? Tam było dużo takich rzeczy, które są mi bliskie, jakby kontakt z naturą, to są jakieś rzeczy bardzo mi bliskie. No myślę, że no wiara w tą miłość między podziałami, natomiast też bardzo jakoś tak osobiście przeżyłem to, jak Maniek często wspominał swoją młodość, był bardzo przystojny, wysportowany, był akrobatą, miał szalenie powodzenie wśród kobiet, miał wielką miłość, tą Halinkę, która tam pada, a jednak został sam. I to jest chyba coś, co gdzieś tam najmocniej z tego wszystkiego, ale to mnie tak osobiście wzruszyło, poruszyło. Tak, bo to jest jakaś przestroga dla każdego mężczyzny. Dziękuję wam bardzo. Proponuję oklaski dla autorów dokumentu. Przeszły lata, idą zimy, ale oczywiście zostańcie z nami, bo ta kolejność nie wynika odpytywania nie tylko z kolejności wyświetlania, czyli wracamy do początku, że tak powiem, seansu, ale też pomyślałem, i tutaj już kieruję moje słowa do Justyny i do Weroniki, czy wy w tych swoich filmach, bo one tak, z jednej strony przyjazd jest w pewnym sensie przeciwieństwem, powiedziałbym, wyzwolenia. W sensie jest skromny,
taki, wiesz, intymno zamknięty, natomiast mam wrażenie, że Wyzwolenie jest bardziej, że tak powiem, rozbuchane w pewnym sensie, ale z drugiej strony jednak czuję tam coś wspólnego. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jesteście dziewczynami, tak? I nie chodzi, więc zacznijmy od tego, czy jakby co wy nawzajem o swoich filmach? Czy to ja sobie wymyśliłem i organizatorzy łącząc je? Czy coś jest wspólnego? To zacznę, skoro mam mikrofon. No moim zdaniem poza, raczej z tego co ja po obejrzeniu tego filmu pomyślałam sobie, co łączy go z moim na przykład właśnie, no poza tym, że traktuję o relacji też matki z córką, to mam takie poczucie, że w tej relacji one mają jakiś problem z komunikowaniem się między sobą. I nie chodzi mi to o, że na poziomie mówienia bądź nie mówienia, bo dziewczyna nie mówi, tylko że to jest jakoś głębiej, że one nie potrafią się dotrzeć i jakoś razem tą drogę, która jest ciężka, ją razem przebyć. Mimo że są w tym razem, to jednak nie do końca, jednak osobno i tak podobne to jest u mnie. Tak, ja to odebrałam. Czy możemy Weronice tam przekazać mikrofon? Czy ja to sobie wymyśliłem? Dziennikarsko? Ja mogę tak powiedzieć na początek, że jestem ze Sztokholmu i tak mnie nieraz jest trudno po polsku, ale no. No nie wiem, mnie zawsze jest trudno porównywać filmy. Jak to raczej porównać? Wrażliwości, wiesz? No. Ja myślę, że to jest, bo wydaje mi się, że wy macie inne wrażliwości też tak naprawdę. Nie wiem, jak mam porównać. Okej. Okay. Mhm. No dobrze, ale powiedz, Weronika, to w ogóle powiedz parę słów, żeby może twój polski się mógł rozkręcić trochę o tym, jak to się stało, że ty zrobiłaś ten film w Polsce. Czy to jest, że tak powiem, ciąg dalszy inwazji kolejnego potopu szwedzkiego? I tutaj się też odnoszę do intruza Magnusa von Horna. I chyba jest coś takiego, że jakoś Szwedzi, zarówno Szwedzi, jak i polscy Szwedzi z przyjemnością zaczynają studiować w Polsce i tutaj jakoś robić filmy. No ja się przyniosłam do Polski dwa lata temu i przede wszystkim jak zaczęłam studiować, to no oczywiście widać, że są różne kulturalne różnice, nie? Ja na przykład nie wiedziałam, że aborcja jest ilegalna w Polsce i zaczęłam na ten temat bardzo dużo czytać i mnie poruszyły te różne historie, co w Polsce się dzieją i dlatego zrobiłam ten film. No właśnie, czyli twoim punktem wyjścia to miała być na początku próba opowiedzenia o aborcji w Polsce, tak? To, bo... Nie no, chciałam opowiedzieć historię i też dużo na ten temat czytałam i mnie to poruszyło, że dużo dziewczyn w Polsce nie mają możliwości decydowania nad swoim ciałem. No. Mhm. Mm-hmm. Bo to jest to, co, nie wiem, to jest pytanie do publiczności oczywiście też. Dlatego też powiedziałem o dwóch różnych wrażliwościach, bo mam wrażenie, że film Justyny Przyjazd jest bardzo kameralny i delikatny, powiedziałbym. Natomiast twój jest bardziej, właśnie z jednej strony rozbuchany też wizualnie, myślę. To może też Tomasz jako autor zdjęć by się mógł do tego odnieść. A po drugie jednak jest tak, że Justyna się stara bardzo skoncentrować na, jakby dokładnie przebadać parę konkretnych emocji, natomiast w twoim filmie jest bardzo dużo jednak wątków, bo tam jest właśnie i ta aborcja polska, i głucha dziewczyna, i prowincja, i ten, i gwałt, tak, i kościół, który no oczywiście jest związany z aborcją, ten element, że tak powiem, magiczny, nazwijmy go w postaci tego, jak to nazwać? Kryształka, tak? Znaczy, jakby w jednej opowieści strasznie dużo rzeczy się łączy, tak? Jakby takich różnych poziomów. Myślę, że to jest
Tak, że historie, czy postacie, czy ma kilka warstw, nie? I że ten the subject of na przykład abortion, nie? To nie jest tak, że człowiek jest za albo przeciw. I myślę, że dlatego to jest taki trudny i na przykład ludzie, co są bardzo wierzący i jak wtedy mają taki dylemat, nie? Mm-hmm. To może zanim jeszcze oddamy, bo akurat mamy dwóch autorów zdjęć, ale to Justyna, bo czy ty w ogóle się zgadzasz z tym, co ja mówię o tym, że ten twój film jest inny przez tą delikatność i taką koncentrację na jakby to powiedzieć, na takich bardzo konkretnych jakichś paru emocjach, które chcesz, nie wiem, zbadać. Tak, zgadzam się z tym. Już na samym początku, jak jeszcze był tylko scenariusz, bardzo mi zależało na tym, żeby film właśnie był jak najbardziej delikatny, i bo on traktuje o ciężkim temacie też i nie chciałam, żeby on też wyglądał na ciężki. Cały czas rozmawiałam właśnie ze Sławkiem, że nie chcę, żeby było, wolałabym, żeby były takie słoneczne dni w tym mieszkaniu, żeby były jasne kolory, żeby one tam udawały szczęśliwe i tak. Czyli chodziło ci o to, żeby to nie było kino o moralnego niepokoju jednak. Tak, trochę wolałam to uniknąć. Czy rozumiem, że tutaj na przykład, nie wiem, amator Kieślowski byliby właśnie jako ten, że nie robimy w ten sposób. No troszkę. Okay. Ale to może zanim oddamy głos autorom zdjęć, te dwa filmy, co o nich sądzicie? Jakie są wasze emocje? Chciałem wrócić do tego porównania, bo widać, że film Wyzwolenie jest właśnie bardziej, opowiada historię obrazami, kiedy film Przyjazd jest opowiadany w większości słowami i sam obraz nie jest już, nie ma być aż tak znaczący, jak cała historia spisana i pokazana już w słowie. A w Wyzwoleniu mamy dużo, na początku jest dużo momentów, które mają nam sugerować historię. Mamy małe zdjęcia, krótkie zdjęcia na tego gwałciciela, który się tam patrzy na bohaterkę. A potem jest, jak ona się już myje, co można nam sugerować, że coś się stało między tymi dwoma osobami. Kiedy w tym drugim filmie wszystko jest już opowiadane przez samych bohaterów, a mniej przez obrazy. Nie jestem pewien, co to zdjęć na to, ale czy te filmy was poruszają? Bo to jest tak naprawdę zasadnicze pytanie, bo to jest festiwal debiutu, filmy mogą być na przykład źle dźwięk zrobiony, sorry, ale to jakby to nie jest najważniejsze, tak? Ważne jest to, czy to się przebija, znaczy, czy to nas angażuje. Ja myślę, że te obydwa filmy na różne zupełnie sposoby mnie na przykład angażowały emocjonalnie, chociaż właśnie używając zupełnie innych tych, ale co z publicznością? Czy siedzieliście i sobie myśleliście, o rany, no znowu wymyśliły dziewczyny? Nie. O, widzę, że tam tu będzie komentarz. Chciałam powiedzieć, że ja te dwa filmy wiążę w jedną klamrę, czyli mama i dziecko, czyli dwie kobiety. Młoda i trochę starsza. A poza tym wzruszyły mnie te filmy. Jeden i drugi był naprawdę taki prawdziwy. Nie było tam takiej woltyżerki, która po prostu tylko bez konia, powiedzmy. Woltyżerka bez konia, czyli skaczemy, fikamy, tylko takie właśnie wyciszone, ciche. Chociaż ten film Wyzwolenie był trudniejszy jeszcze bardziej niż córka kochająca matkę alkoholiczkę. Nawet jakby ona, nie wiem co zrobiła, ona by ją i tak kochała. To było bardzo, bardzo ładne. Dziękuję. Dziękujemy za komentarz. Czy ktoś jeszcze a propos tego wątku emocjonalnego? Bo to jest oczywiście to, o czym się najtrudniej rozmawia tak naprawdę, to wobec tego, bo jest akurat i
Tomasz Lesicki, autor zdjęć do Wyzwolenia, i Sławomir Witek, autor zdjęć do Przyjazdu. To powiedzcie coś o tych wizualnych koncepcjach, które tu były. No dobrze, więc tutaj się parę czynników złożyło. Przede wszystkim wizja pani reżyser, która właśnie chciała, żeby to było nie tak, że jak się od razu pomyśli, że jak film o alkoholizmie, to musi być błoto, deszcz i coś w tym stylu, tylko właśnie powiedziała, określiła wyraźnie, czego oczekuje. Druga sprawa to była lokacja, która pokazała mi najpierw tą lokację i moja pierwsza reakcja była: poszukamy czegoś większego. Zgodziła się, a po miesiącu powiedziała: wiesz co, jednak to zostanie, już nie ma czasu. I no trochę tam jęczałem pod nosem, że sobie nie poszalejemy operatorsko, ale w trakcie realizacji zdjęć zacząłem to rozumieć. Właściwie nie wiem, czy ona to specjalnie zrobiła, żeby nie poszaleć operatorsko, bo w sumie już zrozumiałem, że to jest po prostu kino tych dwóch aktorek. I że ja tam nie mam prawa uronić po prostu ani krztyny z ich gry. I tylko i wyłącznie się na tym skupić. Ale wiesz co, ale myślę, że nie wiem jak państwo, ale mi akurat, mnie czasami w polskim kinie strasznie denerwuje, kiedy widzę, że te tak zwane lokacje, czyli te miejsca, w których są zdjęcia, że to są jakieś wykombinowane mieszkania, a to mieszkanie sprawiało wrażenie absolutnie prawdziwego mieszkania w bloku z balkonem, i to znaczy, a nie było tak wcale? Nie, było właśnie, to było mieszkanie babci. Babci? Okej. Okay. No. I to się sprawdza bardzo. No tak, tylko że były takie problemy, no jak tam było przejście przez całe mieszkanie. Mówię, sorry, ale przywaliłem we framugę ostro, a ostrzyciel mówi: nie, to była moja głowa. No tak, bo nie dość, że ciasno, to wszędzie stoją te meble ścianki jeszcze różne i fotele i stoliki. No dokładnie. I tak dalej. No, tutaj trzeba mieć też zaufaną ekipę, tam mam oświetleniowca Irka, żeby umiał tak ustawić to światło, żeby nam się po prostu dało przejść przez to mieszkanie, żeby nie było wszędzie problemu z kablami, jak się robi 360 stopni po moim pokoju i tak dalej. Okej. Tomasz, a ty, bo tutaj ja myślę, że Sławek musiał się podporządkować tej takiej pewnej skromności i właśnie psychologii, ty natomiast wręcz odwrotnie. Ty tutaj, rozumiem, otrzymałeś zaproszenie do stworzenia jakby całego wizualnego języka do tej opowieści. Zaproszenie tak, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że kiedy przeczytałem scenariusz, to on wtedy jeszcze był kompletnie inny, bo działo się cały... w obrębie pociągu tak naprawdę. Potem dopiero przyszły tam dosyć mocne zmiany na poziomie tekstu. I kiedy go przeczytałem, to miałem takie wrażenie, że on jest po prostu bardzo mocnym tekstem. Tam są bardzo duże emocje, bardzo dużo wątków, bardzo dużo mocnych jakichś wydarzeń, smutku, traumy i generalnie jakiegoś takiego tematu na taki dobry, ciężki, polski dramat, że wszyscy potem płaczą, podcinają sobie żyły i są smutni przez najbliższy miesiąc. I wydało mi się wtedy z jakiegoś względu, że byłoby chyba dobrze, gdyby ta forma w jakiś sposób odciążała troszeczkę tę treść albo stanowiła taki kontrapunkt dla niej troszeczkę. I nie wiem, to jest jakieś zaprzeczenie trochę, bo z jednej strony mamy bardzo ciężki fabularnie film, ale z drugiej wszystkie kolory są tak naprawdę jakimiś przyjemnymi pastelami. Ten obraz też jest dosyć... powiedzmy estetyzowany, ale w stronę raczej delikatności niż jakiejś takiej super ładnego obrazka, nie? Z drugiej strony wybrałem bardzo miękkie obiektywy do tego. Ten film jest cały bardzo ciemny, mimo tych wesołych kolorów, więc są kolejne zaprzeczenie i no to jest coś, czego szukałem gdzieś tam przez cały czas i Weronika w tym bardzo mnie wspierała. Zajarała się tym pomysłem od samego początku, dorzuciła od siebie mnóstwo dobrych pomysłów i jakoś tak tam się urodziło to coś. Nie powiem dziecko, bo to byłoby kontrowersyjne w tym temacie, ale zatem nie będę spoilerował. Część druga. Ale, no tak, ale wydaje mi się, że Weronika, że to ta pewna jednak jasność, to błyszczenie się, ten diamencik, kryształ błyszczący się, znaczy, że ta właśnie pewna jednak... Znaczy, że to ładnie się tutaj skontrastowało, tak?
Tak, oczywiście i też jak na początku planowaliśmy wszystkie zdjęcia, storyboardy i tak dalej, to właśnie rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, jak skontrastować ten film i też pokazać zmianę w tej bohaterce i jak ten świat właśnie się zmienia i te właśnie kolory pastelowe z tym kontrastem. Też chcieliśmy mieć te kadry właśnie szerokie i też zbieżne po polsku? Zbieżne? Perspektywa zbieżna, tak? Czy tak, tak. Dobrze myślę, tak? No, dokładnie, po polsku. Żeby właśnie też pokazać, jak one są izolowane w tym świecie i że właśnie dookoła nich nikt im nie pomaga w tym problemie. I właśnie ta historia była inspirowana też tych wszystkich rzeczywistych rzeczy, co ja czytałam w gazetach po prostu. Te matki i dziewczyny, które nie mają w sumie żadnej możliwości i ile razy na przykład młode dziewczyny w Polsce same próbują sobie robić aborcji i to mnie bardzo wzruszyło, zwłaszcza, że w Szwecji to czegoś takiego nie istnieje po prostu. Cześć, ale mówi reżyserka, mówi autor zdjęć, a jest też z tyłu Magdalena, bo trochę jest też tak, że tutaj w filmie Justyny aktorki, i one są najważniejsze, ale rozumiem, że ty nie czułaś się grając w tym filmie pozostawiona gdzieś, że ty musisz tam gdzieś, oni tutaj szaleją wizualnie, a ty musisz jeszcze coś tam zagrać, ale w ogóle nikt się nie interesuje tobą. Ja przyznam, że po pierwsze pierwszy raz widziałam dzisiaj ten film, ponieważ ja nie lubię oglądać fragmentów i całości, nie miałam wcześniej okazji, więc jakby bardzo precyzyjnie miałam przegadane z Weroniką postacie i to, co jakby moja postać ma do załatwienia i to, co jakby we mnie się dzieje, a natomiast to, co zrobiła Weronika, przyznam, że zrobiło jakby większą dynamikę, niż wydawało się to na planie. Moim zdaniem na dużą korzyść tego obrazu całego. No i też takie wyzwanie aktorskie dla mnie duże, natomiast czy ciekawe w ogóle, natomiast jako dla człowieka też trudne i wydaje mi się, że to jest ten jakby problem mnie, która żyje w tym kraju, że ja mogę też powiedzieć z perspektywy na przykład osoby wierzącej, którą jestem, ale ja sobie wielokrotnie zadawałam pytanie, co by było, żeby to było moje dziecko? Jak bardzo matka jakby jest w stanie, i myślę, że to było jakby w ogóle clue tej całej sytuacji, że gdzie jest ta prawda, gdzie jest ten właściwy wybór? I też to, co Weronika powiedziała na początku, dlaczego jest tak wiele wątków? Bo tak naprawdę to one, moim zdaniem, w życiu powodują, jakich dokonujemy wyborów. Bo dziś, siedząc na krześle, ja sobie mogę wyobrazić różne sytuacje, że ja się zachowam tak, a nie inaczej, nie pozwolę na dokonanie aborcji mojemu dziecku na przykład, albo sama tego nie zrobię. Natomiast okoliczności, w które zostały wrzucone te dwie osoby i ta wielowątkowość tego, tak naprawdę wtedy pokazuje, gdzie jesteśmy i jakie są te decyzje. I tak jak mówię, na siedząco, na sucho wszyscy sobie możemy wyobrazić, a dopiero jak nas dotknie ta sytuacja i to, co się wydarza w naszym życiu, to wtedy. I to było dla mnie takie wyzwanie jako dla człowieka do podjęcia tego tematu, ale też, tak jak mówię, dla aktorki, żeby gdzieś złamać, w którym momencie ona się łamie i jak bardzo się łamie. I wydaje mi się, że Weronika to pokazała i że nie czuje się opuszczona jako aktorka przez nią w ogóle. No tak, bo oczywiście to jest to, że żeby zrozumieć taką sytuację, trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużo elementów, znaczy zarówno te, nazwijmy je, społeczne, jak i te bardzo osobiste. Tutaj jest przecież też bardzo ciekawe to, że tam nie ma
mężczyzny, to znaczy że widać, że one są same, prawda? I to, o, dokładnie tak było. No. I to było to założenie, czyli to wszystko, co zostało jakby przegadane z nami w tle, to widać, że to się przełożyło na ekran. I myślę, że to o to chodziło. A jak ktoś sobie zada pytanie i jak na nie odpowie po tym filmie, to myślę, że to jest każdego bardzo taka osobista sprawa. Oczywiście. Czy chcielibyście Państwo coś dorzucić jeszcze od siebie, jakiś komentarz albo pytanie? Bo to jest trochę też tak, że weszliśmy na tak poważny temat, że być może powinniśmy sobie wszyscy jakby dać w pewnym sensie przestrzeń do zastanowienia się już nad nim spokojnie, tak mi się wydaje, że teraz po tym jak postawiliśmy w pewnym sensie takie bardzo poważne pytania sobie, i to zarówno mówię tutaj o tym filmie Wyzwolenie, o aborcji, ale mówię też o relacji córki i matki i alkoholizmie w filmie Przyjazd, który też, żeby to wybrzmiało, chciałem powiedzieć, że on jednak ma też sobie, znaczy, że to skupienie i skromność jest, powoduje, że sekundujemy cały czas tej matce i córce. To znaczy ja na przykład się złapałem na tym, że w tym momencie, kiedy ona jest pod tym sklepem nocnym i wlała sobie tą wódkę, ja po prostu mówię jej, nie pij. I wiesz, jakby jestem z nią, tak? Znaczy wiesz, że łapię ten kontakt emocjonalny i myślę, że w filmie Wyzwolenie jakby dzięki zupełnie innym sposobom też jakiś rodzaj kontaktu się wyzwala. I myślę, że w filmie dokumentalnym Przeszły lata idą zimy też coś takiego się wydarza i chyba o to chodzi w kinie, więc bardzo Wam gratuluję. Trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego w przyszłości z kolejnymi filmami. Tak? Tak. Oklaski, tak. Thank you.